Siema, witajcie. Powracam do Seven Daysa, tak jak obiecywałem. Wreszcie po pół roku prawie nowy Seven Daysik, nowa kampania, że tak powiem. Tylko że na Alfie 18.4 od razu wam mówię, żebyście się nie zdziwili. Bo chciałem ogólnie grać jeszcze na wcześniejszej, ale powiem wam, że żadna wersja nie działała na Steamie. Także niestety jeszcze tutaj jakieś błędy też tutaj wyskakują. Ale mam nadzieję, że sobie nad tym jakoś zapanuję. No i co, zagramy sobie na News Game'ie. Weźmiemy sobie tu w ogólnych, w podstawowych 40 minut cykl 24 godzinny, długość dnia 18. Horda będzie co 3 dni, żeby było ciekawiej. Tak, to wszystko tutaj normalnie. Mnożnik PD możemy trochę zwiększyć w sumie na 150, żeby było szybciej. Tutaj wszystko też w porządeczku. Nie będzie się pogenerował znowu łup. Zaraz wam wszystko jeszcze wytłumaczę. Jeśli chodzi o zasady i w ogóle, no, widziałem, że się cieszył ten 7 Daysik wcześniej powodzeniem, mimo to, że miałem bardzo mało tych subskrybentów. I mówię, kurczę, fajnie było znowu jakiś survival, był Sunkenland, gdzie najwięcej ludzi oglądało, bo akurat bardzo mało ludzi z tego wtedy nagrywało i byłem jednym z pierwszych, co tam nagrywał. Nawet nie wiem, czy nie pierwszym, o, nie wiem, ale akurat... też przypadło do gustu to dużo ludziom. Tu sobie weźmiemy też wszystko, git, spoko. No, ten licznik możemy zwiększyć. Chodziło mi też z tą wersją. Zrzuty co 7. Dobra, możemy rozpoczynać. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało, ponieważ to też jest takie średnio stabilne. Ale ogólnie chodziło mi o to, żebyśmy grali na wcześniejszej wersji, żeby mi lepiej to wszystko działało. I ja, szczerze mówiąc, bardziej wolę starszą wersję Seven Daysa, szczególnie, że grałem w pierwsze gdzieś tam alfy i byłem przyczajony do tej kwadratowej grafiki i no akurat tą wybrałem, tą alfę 18, bo pierwsza, która mi działała. A sprawdziłem, powiem wam, że prawie wszystkie te alfy. No i plany są takie, no grafika jest jaka jest, ale spoczko. Weźmiemy sobie od razu sprzęt, pokażę wam gdzie na mapce... Chciałem się wybudować, bo na razie to tutaj nie widać, ale wydaje mi się, że jesteśmy całkiem spoko. Na razie to sobie w tym pierwszym odcinku trochę pozbieramy rzeczy. Mam nadzieję, że gierka będzie w porządku chodziła, bo no jak to 7 Daysik, nawet w tych najnowszych alfach słabo to chodziło. Zobaczmy, co tutaj mamy w pierwszym domku. No i bazę będę chciał ogólnie budować jakąś taką... Może nie na powietrzną, ale na pewno nie w ziemi. Tutaj nie pamiętam, czy oni co tutaj dodali. Ogólnie wszystko wygląda tak samo jak było. Gdzieś tam myślę, że może te misje nie są takie fajne. Mam nadzieję, że będą fajne ataki tych hord. Chciałem, mówię, wcześniejszą wersję, no ale cóż. Tu co tu mamy? Nic ciekawego. Okej. Okay. Odcinki będą od 20 do 30 minut maksy, żeby trochę było tego i ogólnie nagrywam tą serię trochę do przodu, później będę się stosował do waszych komentarzy, śmiało też komentujcie. Przy okazji też, jeśli chcecie wspomóc mój mały kanał, możecie stawić suba, będzie mi bardzo miło. I od razu sobie byśmy może poszli do tego miejsca, co ja bym chciał, zobaczymy, albo na razie pozwiedzamy. Ciekawy jestem, jak ten system tutaj działa z tymi misjami. Trzeba będzie zobaczyć. Mam też nadzieję, że ustawię wszystko dobrze z głośnością i tak dalej. Żeby wam się miło to słuchało i oglądało. Dobra, na razie tutaj w porządeczku. Nic tutaj w sumie takiego nie ma. Taki domek. A, jeszcze... A nie, tu jest tylko ziemia, no to luzik. Tu jeszcze coś. A, taki syf ogólnie, dobra, nie ma co tego tak zbierać, gdzie to się wychodzi tu. No i może jeszcze jakiś, nie wiem, survival się pojawi, jakby nie wypalił 7 Daysik, coś by się popsuło ze save'em. Ja już zakładam naprawdę wszystko, bo ta gierka jest niestety nieprzewidywalna. To byśmy tam w inny jakiś pograli. Mam jeszcze jeden, który nie było u mnie na kanale, a jest dosyć ciekawy. Mógłbym też w sumie z kimś zagrać na jakieś epizody.
Zobaczymy. Odcinki też co tam 2-3 dni postaram się, żeby wpadały. Co tu mamy? Okej. Idziemy, idziemy, bo no w dobrą stronę w sumie. Gdzieś tutaj chciałem od razu, byśmy nazbierali też jakieś ciuchy. W sensie te konopie, czy jak to się nazywało, to. Tą trawę. Co tu mamy? Ptasie gniazdo. Muszę się trochę znowu przyzwyczaić do tego, bo powiem szczerze, że Seven Asic jest najbardziej chyba dla mnie dlatego fajny, że zbudowanie można tu zmienić cały świat. To jest mega. O, kilof. Zarąbiście. Od razu na początku. Weźmy sobie, zróbmy może już siekierkę. Oczywiście brakuje kamyczka. Drewna mamy. Te nieszczęsne ptaki. O, tam jakiegoś kolesia widzę, że sobie chodzi, pali się. I będę chciał się wybudować gdzieś pomiędzy takimi fabrykami, także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Czy ten ptak mnie zaatakuje, czy on dopiero jak nie będę się patrzył, to... A, wiem czemu ja nie mogę tego zbierać. Bo ja nie z łapy to biję. Co tu mamy? Notatka. Okej, to i tak jest nieistotne. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Możecie też pisać śmiało właśnie co tam, jakby byście to widzieli, tą serię. Na pewno jesteście zdziwieni, że 18 ta wersja, nie ten, nie najnowsza ta alfa, bodajże 22 czy 21. Już sam nie ogarnąłem, bo wcześniej seria była z 21. O kurde. Głupi ptak. No, come on. O kurde. Ale rzuciłem tym. Ale tych ptaków. Jasny gwint. No nie chcę umierać od razu. Okej, mamy to. Jaki wytrzymały dziad. No i co? Okej, dobra, zbite. Weźmy, podjarajmy to. Nie no, ta grafika i tak mimo wszystko, to wiecie, ta wersja 5 lat temu wyszła. Łow mordę, ale ogień dziwny za to jest, powiem wam, że... Taki, ja mam tą grafikę tak w miarę normalnie, więc dziwne to, ale... Okej, z jednej strony będzie dobrze widać ich. Bo już te zadania, to wszystko, to oni wprowadzili, pamiętam. Coś jest specyficznego? Co my tu mamy? Jakąś skrzynię. Okej, od razu kałach. Spoko. To mi się podoba. Tutaj też latareczka. Weźmy sobie to, zbijmy. Ło. Dobra. Co tu mamy? Okej. Coś tu jeszcze fajnego bym znalazł, czy nie ma? Tu w ogóle jakieś miny, żeby nie było, bo... żeby była lipa. Okej, widzę, że zombiaczek. Jakieś w ogóle dziwne te zombie, takie... Ich twarz taka jest w ogóle zmieniona. A ten ogień... No, dobrze, powiem wam, że... Coś ciekawego przynajmniej. Oh, come on, dobra. Rozwalony. Dobra, idziemy, idziemy. Muszę w tą stronę iść, to prawda. I myślałem, żeby właśnie na tym spalonym, na tym wastelandzie się wybudować. No spoko nawet to wygląda, mi się podoba. Są te kolorki takie całkiem, całkiem. Tu już co mamy, od razu... No tak, tu się zmienia. O, no i inna w ogóle też grafika. Co to? O, w mordę, pies. Tak mi się wydaje. Pies? Czy nie? Tak, fenek. Fenek. Kurde. Ja tu nie będę się chciał ten... zbyć bity, nie?
Szkoda, że wcześniej nie skorzystałem z tego kałaszka. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Trochę tego sprzętu, musimy ogarnąć zaraz jakieś schronienie i tak dalej, bo porzucone śmieci. Gdzie my byśmy tu poszli? Może, kurczę, no, byśmy może do góry poszli jednak, wrócili. Bo akurat mapy teraz przed sobą nie mam. Ale myślę, że byśmy mogli pójść do góry, bo jak tu jest... dobra. Pójdziemy do góry jednak, zobaczymy. Mam kałacha, to się tam nie cykam. Dobra, Fenek. Proszę mnie nie atakować. Nazbieramy od razu sobie, nie wiem, zrobimy jakąś... Mam kości? Jakiś nóż byśmy zrobili podstawowy. No nic, dobra. Weźmy sobie tym, pozbierajmy. Co tam? Zombie znowu. Tak, one są takie... Inny mają kolor skóry w ogóle, nie? Z jednej strony spoczko, bo taki lekko nie niebieskawy, tylko... Ciężko mi powiedzieć, co to za kolor jest. Ale są inne, no spoko, spoko, no coś innego, właśnie tego potrzebowałem, bo jak nagrałem się w tą Alfa 11, plus jeszcze naprawdę obciążające było na FPS-y moje. Mam nadzieję, że za jakiś czas sobie gdzieś tam kupię ten komputer lepszy, żebym mógł właśnie robić takie serie, gdzie naprawdę by było multum tych zombie i tak dalej. No inny w ogóle świat jest, naprawdę. Się wejdzie tutaj, jest takie post-apo czuć, jest klimacik. Bo w tych starych wersjach, tam gdzie się nie wlazło, to od razu mieliście broń, nie? To było super. Wspominam to nie, i nie była duża mapa, można było działać, wiecie, to tam... Tutaj mamy oczywiście od tradera misję. Zobaczymy, czy działa ten system z tymi światłami. Przy okazji byśmy mogli zrobić kościany nóż. Co my tu byśmy wyrzucili? Może tą puszkę? Kurde, no mam tu dużo śmieci takich. Weźmy ten nożyk. Od razu sobie wezmę to. I lecimy. Bo ja muszę właśnie na północ iść. Żeby zorientować się, gdzie to jest. I sobie pewnie w przyszłym odcinku zbudujemy jakieś fajne schronienie. Tam to chyba jest nawet śnieg. Z tego co widzę. Jakąś bazę właśnie byśmy sobie od początku zbudowali. Mniej tej trawy też jest, tak jak zauważyłem. Jakoś przyjemniej się patrzy w ogóle na to wszystko, bo w tej nowej Alfie to jest mnóstwo tej trawy, więc nic nie widać tutaj. No, mamy też Wastelanda, to też troszeczkę inaczej, ale o! I to jest jeden z podstawowych domków, które pamiętam, że był od Alfy tam... Ohoho, jeszcze... Wiele, wiele lat temu, bo gierka co jak co już ma 10 lat, czy tam nawet więcej. Jak patrzyłem, to w 2014 były już tam te wersje, ja pamiętam, że nawet właśnie wcześniej. Zobaczmy. Aha, zablokowane. Wiecie, też człowiek inaczej skupia wzrok, nawet jak zagracie sobie, ci co tam oglądali o mnie, czy grali... Na przykład, nie wiem, w Maxa Payna, w Mafię jedynkę, to ten wzrok trochę inaczej, nie było tyle elementów, nie? Naprawdę się przyjemnie w to grało. A teraz, w co nie odpalimy, to tych szczegółów jest tyle i tak na to wszystko nie patrzymy. Naprawdę. A chodzi o to, żeby była dobra po prostu rozgrywka. Żeby się przyjemnie grało. No nie ukrywam, że niektóre gierki to samo... O, garłacz jeszcze jest. Zarąbiście, by garłacza nie było w tej najnowszej wersji. To też spoko. No trochę inne są rzeczy, nie? Drewniana maczuga też by się mi przydała. Ale nie mogę... Dobra. Weźmy sobie... Wpadnie mi? Wpadnie, dobra. Chciałem tą drewnianą maczugę zrobić. To sobie zezłomujemy. Jeszcze tu jest chatka. Dobra, mamy. Mamy.
Okej. I pyk. Główeczkę. Jest ten mocny atak. Poziom wydaje mi się, że jest w porządeczku. Dobra, zobaczmy, czy coś tu jeszcze fajnego. Od razu od początku będę segregował te rzeczy, żeby nie było syfu. Oto kurde, dziad mi przywalił, ale mojemu też teraz ostro. To coś, nie wiem co to było. Za materiał, chyba płótno. O, no i tych, wiecie, jest mniej tych rzeczy. No właśnie to mi się podoba, że ja nie muszę się tak skupiać, wiecie. W tych nowych wersjach macie mnóstwo rzeczy. Ja mam trochę może staroświecki pogląd z tym graniem w Seven Daysa i w ogóle w gierki, ale powiem wam, że naprawdę mi się lepiej grało w te gry. Nawet pokazują gdzieś tam statystyki, ostatnio czytałem, że ludzie wolą grać w gry, co już mają ponad 6 lat. Naprawdę. Albo ogrywają takie hity, wiecie, jak GTA czy RDR 2, na przykład RDR 2 jest też mega, ale trzeba mieć już wtedy super kompa, bo wtedy już cieszycie się tą grafiką i w sumie to taki hit jest, bym powiedział, ostatnich lat, który się nadal tam utrzymuje i dobrze się sprzedaje. Co my tu mamy? Jakieś ciuchy, pancerze. Mi to pasi naprawdę. Tutaj, co tu mamy to? Zróbmy, albo, dobra, idziemy do góry. I liczę też przez to, że właśnie FPS-y trochę do góry podskoczą. Bo nie ma, wiecie, tyle do wyświetlania tych rzeczy. Co my tu mamy? Okej, takie po prostu cudo. Tam mamy jakieś miasto. Dobra, tam pójdziemy sobie na pewno. Chciałbym tylko jakoś stąd zejść. Okej. W ten sposób. I tam sobie może zrobimy pierwszy taki checkpoint. Tam sobie zostawię te rzeczy. Dawajcie. I pyk. No fajny ten ogień. Taki jest naprawdę trochę za żółty. Ale fajnie, fajnie. Dobra, idziemy do tego tam miasteczka. Nie wiem co tam jest. W ogóle właśnie, tu powinno być gdzieś takie stare, od zawsze co było też miasteczko z taką kukurydzą. Specjalnie ten news game wziąłem, ponieważ mam fajną mapę. W ogóle wam linka też dam na dole z mapami. Taki normalnie, gdzie możecie sobie pobrać chyba od 14, czy i to w dobrej grafy macie chyba w 4K te mapy, więc można coś zaznaczyć, czy jak tam kto woli. No i te 40 minut wydaje mi się, że idealnie jest na dzień. Na jakieś większe podróże, nie wiem, czy to nagrywać, bo w poprzedniej serii były. Znaczy też czasem skracałem. Ale ogólnie, no ja jest tej trawy też, tutaj widzę trochę, ale jest, wydaje mi się, że mniej. Ja też mam takie renderowanie akurat. No ale zobaczymy. Tu co to lata, widzę. Oho. Zostaw mnie. Sępie. Jesteśmy bardzo przeciążeni. Tak, tu jest chyba to już duże miasto. No spokojnie sobie, dojdziemy najwyżej. W przyszłym odcinku szpital chyba nawet tu jest, tak, widzę, że... Zaraz, jestem ciekawy, ile FPS-ów będę miał w mieście. Ale i tak mimo wszystko wolę się budować właśnie w takim miejscu, bo to obok fabryk. Fajne miejsce takie miałem, kiedyś pamiętam, dobrze je wspominałem. Pokażę wam pewnie już w przyszłym odcinku, zobaczymy, co tam przyniesie los. Tutaj dużo historii było, jak Damian to ogląda, mój kolega, z którym właśnie też kooperację graliśmy w wiele gierek, ale w Seven Daysa mamy też serię na YouTubie, to jak widzi pewnie szpital, to mu się przypominałem historię kopania tunelu. Taka słynna, miałem z nim kiedyś taką akcję, której nie pamięta, mówiąc w skrócie. Ja musiałem mu później opowiadać, co robił. No i co? Może tutaj wejdziemy.
Tak na sam początek tu będzie spoczko. No, od razu mniej tych rzeczy, kurczę. Ciekawy jestem, czy rzeczy są poza tymi obrazami, bo... I też tych świateł chyba nie ma. Nie wiem, czy ten system jest z tymi światełkami, ale... Na razie luz. Też nie muszę na to patrzeć, bo w tych nowych wersjach teraz to po prostu nas gra prowadzi. A mi brakuje właśnie takiej wolności. No wiadomo, możemy olać tą, te światełka, ale no jednak mamy to z tyłu z głowy, gdzieś tam w głowie, że jednak powinniśmy iść tymi światełkami i mijamy łupy, nie? A wtedy było... No, po prostu idziemy jak chcemy, nie? Prosty ten looting. Chociaż też, nie ukrywam, fajne rzeczy to też prowadzało, naprawdę. Było urozmaicenie czasem. Jakieś ciekawe właśnie te lokacje. Ale ja bardziej takiej wolności tutaj potrzebuję. Także... Dobra. Myślę, że sobie tutaj zakończymy. Jak na pierwszy raz akurat. I w przyszłym odcinku pewnie jakieś może już schronienie zbudujemy, tam może przyjdę do tego punktu, co będę chciał. Wyruszymy stąd. Jeśli się podobało, możesz stawić lajka, zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hejka.